Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Zapraszam Was do relacji z dwóch naprawdę krótkich wypadów dwugodzinnych po pracy. Sprawdzając prognozy pogody na weekend, prawdopodobnie nie pojadę, silny wiatr, do tego deszcz. Złowiłem rybki, naprawdę jestem zadowolony, jak na takie krótkie wypady udało się. Warto przyjechać nawet na godzinkę, na półtora, jeżeli macie blisko gdzieś rzekę. Jak są dobre brania, to w pół godziny można złowić 2-3 ryby. Yes. Kurczę, było branie, jestem w szoku. Dopiero rzuciłem tutaj. O, znowu puknął. Nad kamery głównej. O. Patrzcie, puka. No i co? I nie ma. Za szybko. On ją dopiero. On ją dopiero skubał, wiecie? A się pośpieszyłem. No, jak młody się zachowałem. Ale zaraz. Nie no, tutaj nie postawię kamery. No już nie wiem co robić. Czy iść po tą podpórkę, biec. No daleko nie mam. Czy zostać? Stoją tutaj, są. Tutaj rzuciłem tak naprawdę bardzo blisko tych trzci. Nawet nie wiem czy za blisko nie jest. I szczerze, no nie liczyłem w ogóle na jakieś branie, bo na tym miejscu już byłem tej zimy i tylko złowiłem jedną rybę. Naprawdę bardzo mało tutaj było brań. Może teraz coś naszło, bo dawno tutaj nie byłem. No ale wcześniej nic tu się nie działo. Zeszłej zimy naprawdę tutaj połowiłem fajne rybki. O, puknął już znowu, zobaczcie, już jest branie. Już puknął. Szybko znalazł. Czyli jest głodny, bo i szuka. O, jest branie na tym kiju. Jest! Jest, mamy go. Wyjechał z tych trzcin tutaj blisko. O, nie jest mały chyba. O, fajny. Jest! Mamy go! Słuchajcie, no 4,8 ma, no piękna ryba. Ja go wsadzę, sobie przygotuję w kamerę. Ale pięknie. No nie spodziewałem się. 20 minut nad wodą. Rzuciłem najpierw na odpływ kompletnie, nie zrzuciłem na napływ i od razu branie. Widać, że tu w tych zalanych trzcinach się trzymają. O, akurat słoneczko mi świeci akurat, żeby pokazać Wam rybkę. Dobra, wpuszczamy grubaska. Naprawdę fajna, gruba kluska. Zobaczcie, jaka spasiona. Uciekaj do siebie. No, uciekaj. Jest! A teraz biegiem do auta. Takie błoto jeszcze gdzieś się wywalę. Zrobię sobie podpórki ekologiczne. Dobra, mam. Zobaczcie, jak szybko. No ale co? Kiedyś tylko takie używałem, a teraz. Teraz człowiek tylko, żeby. A, ale inne czasy były.
Dobra, lecimy, ale się cieszę. I zobaczcie, co ja fajnego kupiłem. Bardzo mi się podobają te ciężarki. No swoje kosztują, ale zobaczcie, kamyk można rwać i nie trujemy wody ołowiem. Kosztują, bo chyba 8 zł jedna sztuka, także no. Ale tak naprawdę, jeżeli no rzadko, żeby je zerwać. No i ostatnio ze swojej winy dwa razy, bo szybko, mało czasu rzucałem, miałem żyłkę wokół szczytówki oplątaną, rzuciłem, wszystko strzeliło, tak dwa razy zrobiłem. Ale zeszłej zimy nie zerwałem ani jednego ciężarka. Ale wolę mieć z kamienia, jeżeli zerwę, to po prostu będę miał spokojną głowę. Możliwe, że to po prostu ta jedna ryba była. 5 minut i idę dalej. Kolejna ostroga jest fajna, bo tam złowiłem w tym roku już rybkę, właśnie na tamtej srodze tylko co się działo. No i myślę, że tam może coś wyjechać jeszcze. A tu zobaczcie, kolega Kuba fajną rybkę złowił. W ogóle dostaję cały czas zdjęcia. 4-4-6 gdzieś. Wygląda na zdjęciu na większego, ale bardzo gruby. Gratulacje. Jeszcze raz. No i tutaj dostaję fajne wiadomości od was. Dziękuję wam. Z rybkami, bez rybek. O, takie coś tutaj jest. Muszę to obejść i dopiero na kolejną ostrogę wejść. Dobra, no spokojnie. Muszę tu przejść. I mam wodę w gumowcu.